Cześć, z tej strony Legalna Marta, witajcie w kolejnym odcinku z serii testowania sprzętu Microsoftu. Tak jak Wam już wcześniej pokazywałam, jest tutaj Pro 7 Plus, którego nie wybieram ze względu na to, że ja wymagam sprzętu raczej stacjonarnego, bez tej doczepianej klawiaturki. Plusem jest to, że mogę mieć jednak dwa takie sprzęty, czyli mogę mieć Pro 7 Plus, tutaj mamy takiego w czarnym wydaniu, również z taką klapką do postawienia z tyłu i mogę go podczepić dokładnie do tej samej klawiatury. Ta klawiatura jest miękka, mogę go złożyć i mam tutaj dzięki temu też ochroniony ekran. I mam tutaj takie dwa sprzęty, z których również nie będę korzystała, bo są one dla mnie za lekkie i ja potrzebuję sprzętu bardziej stabilnego. Mam tutaj również coś takiego jak Book. Jeżeli chodzi o Booka, on również ma kamerkę z tyłu, jest duży, stabilny i dość ciężki. Dla mnie niestety za ciężki. Ja bardzo często przemieszczam się z biura do salki konferencyjnej i ciężko mi go utrzymać w jednej ręce. Ręka już tak naprawdę po chwili cierpnie, boli, a w momencie, kiedy muszę jeszcze przy okazji otwierać drzwi albo zabrać jakąś torbę, jest to niemożliwe. Ciekawe jest to, że w przypadku Booka mamy 15-calowy ekran i możemy wypiąć ten ekran z klawiatury, która jest sztywna, stabilna i mocno przymocowana do naszego tableta. Teraz mamy tablet, który ma 15 cali. Widzieliście kiedyś taki wielki tablet? Ja jeszcze takiego w ręce nie miałam. Naprawdę nie jest aż taki ciężki. Teraz bez tej klawiatury można w wygodny sposób pracować penem właśnie na tym ekranie. Można coś rysować, jest do tego całkiem spora przestrzeń. Spójrzcie, jakie to jest wielkie. Także można wykorzystywać to z powodzeniem, jeżeli ktoś pracuje właśnie na tabletach, ale nie wielkości tabletu, na przykład 10-calowego. Te 15 daje nam naprawdę pole do popisu, jeżeli chodzi o taką pracę, ale powiem Wam, że parametrami jest mu bardzo daleko do jakiegokolwiek tabletu, ponieważ tutaj mamy i7, 32 GB RAM-u i 512 GB dysk SSD. Więc to jest naprawdę kombajn, który mieści się tak naprawdę w jednej ręce i jest dość lekki, jak na taki wielki sprzęt, od takiej mocy. Polecam dla osób, które pracują w trybie stacjonarnym, nie muszą chodzić wszędzie z tą klawiaturą, ale również dla tych, którzy się przemieszczają i potrzebują właśnie tego typu sprzętu. Ja akurat potrzebuję sprzętu, z którym się przemieszczam i dodatkowo ma klawiaturę, więc to nadal nie jest sprzęt dla mnie, ale i tak jest świetny i podejrzewam, że gdyby moja praca wyglądała nieco inaczej, to zdecydowałabym się właśnie na Booka. Jeżeli jednak 15 cali będzie dla Was za duże, jest również Book, który występuje w wersji 13-calowej. Czyli mamy dokładnie ten sam sprzęt, dokładnie te same parametry, ale nieco mniejszy ekran. Czyli porównując, 13 no jest tutaj jednak mniejsza. Jeżeli chodzi o wagę, jest delikatnie lżejsza, ale to nadal jest maszyna, która swoje waży. Mam nadzieję, że po obejrzeniu ostatnich filmów jesteście w stanie też stwierdzić, czy dla Was będzie lepszy tablet z taką miękką klawiaturką, którą możecie w każdej chwili zabrać ze sobą, czy raczej taka, która zostaje stacjonarnie w Waszym biurze, a Wy odchodzicie z samym ekranem. W przypadku tych wszystkich sprzętów, które dotychczas pokazałam, trzeba się jednak przestawić, że przycisk włączania maszyny jest tutaj, na szczycie. Również ściszanie, dokładnie tak jak w telefonie, jest tutaj głośniej, ciszej. Także ta regulacja głośności też jest w nieco innym miejscu niż standardowo, ale na klawiaturze też te przyciski się znajdują, także to akurat pozostaje bez zmian. Mam nadzieję, że te filmy rzuciły Wam zupełnie inne światło na ten sprzęt. Jeżeli jednak nie są to sprzęty, które spełniają Wasze wymagania, zachęcam do obejrzenia kolejnych filmów. Będę również obalała mity na temat sprzętu Microsoftu, na temat Surface'ów i też przejdziemy do tego mojego już wybranego, na który ja się zdecydowałam ostatecznie.